W dzisiejszym filmie będziemy przyczepiać balony do różnych obiektów w taki właśnie sposób, cyk, cyk, cyk. No i ten przedmiot sobie leci i zarabia w taki sposób nam siano. Ale też jest inna rzecz, możemy na przykład sobie usiąść tutaj i doczepiamy sobie balony i lecimy właśnie w taki sposób z naszym balonem. Nie wiem, czy oglądaliście taką bajkę, gdzie chłop doczepił milion balonów do swojego domu i odleciał na swoim domie. Tutaj macie takiego screena właśnie z tą bajką i my też później postaramy się właśnie doczepić jak najwięcej tych balonów tutaj oczywiście do naszego domu. Tylko mi tutaj pękają te balony i spróbujemy później właśnie odlecieć naszym domem. Na razie będzie to prawdopodobnie giga trudne. Zobaczmy, ile musiałbym doczepić balonów. No, powiem wam, że dużo. Milion tutaj musiałbym jakby mocy mieć tych balonów, a na razie mamy takie giga słabe balony, bo tu można też balony upgrade'ować. Musimy mieć na pewno lepsze balony, żeby tutaj doczepić je tak do domu. Dobra, na razie spróbujmy sobie, nie wiem, takie na przykład tutaj klocki poprzyczepiać. Niech sobie ten klocek leci, to też niech sobie leci tutaj. Potrzebujemy więcej siana oczywiście. No i niech sobie to leci, niech nam siano zarabia. Tutaj jak najwięcej rzeczy musimy wystrzelić. Znaczy w sumie to ciężko powiedzieć, że wystrzelić. No, ale no muszą sobie polecieć na tych balonach. I nam tutaj właśnie zarabiają siano. I tutaj też w ogóle jakieś upgrade'y mamy. Tutaj balon speed, tutaj moc balonu, tutaj się moc balonu zmienia. Tutaj jakby się kupuje tylko balony, które więcej siana nam dają. W ogóle czemu to spadło? Jakieś giga słabe balony mamy, które od razu pękają. Nie, możemy ewentualnie zrobić tak, możemy sobie tutaj podejść, nie wiem ile tu potrzeba mocy. Tutaj sobie wchodzimy do tego, tutaj jeden balon, tutaj drugi, trzeci, czwarty, żeby równo były te balony. Tu potrzebujemy 4000, dobra, to tak tutaj postawmy te balony ładnie w rządku. I możemy sobie polecieć z tym, bo zobaczcie, tutaj też musimy dolecieć do Księżyca, później do Marsa chyba i później jeszcze gdzieś dalej. Dobra, ale wsiadamy sobie tutaj, jeszcze jakiś gościu nam wsiadł do tego, dobra, no niech będzie. Kurczę, powiem wam, że te balony od razu pękają, ale cały czas możemy doczepiać w sumie te balony. To wtedy tak jakby dolecimy trochę dalej, trzeba szybko doczepiać te balony, bo zobaczcie, jak one od razu pękają. Jakieś takie gigasłabe balony mamy, niech ten gościu też doczepia te balony. Dobra, i powiem wam, że tutaj już nieźle zarabiamy, 79 dolców. Dobra, dobra, zobaczymy, gdzie uda się dolecieć, no. Doczepiaj te balony szybciej, gościu, zaraz spadniemy stąd, nie, mam nadzieję, że on mi nie przebija tych balonów. Tu w ogóle mamy różne jakości balonów. Huge jakiś, Titanic, a tylko to za Robuxy jest. Nie wiem, czy da się jakoś normalnie to kupić. Ale dobra, zobaczymy, gdzie uda nam się tutaj dolecieć tym. Jakby no siana już coraz więcej zarabiam. Zobaczcie, teraz 86. Tylko kurczę, te balony coraz szybciej pękają. Dobra, tutaj to doczepiamy. W ogóle to chyba ja muszę te balony doczepiać, bo ten gościu gdzieś doczepia indziej te balony i coraz szybciej te balony pękają. Dobra, zaraz spadniemy niestety. Dobra, no i już zaczyna się niestety chwiać to. No i tyle było z mojego lotu. Dobra, musimy lepsze balony ogarnąć. Znaczy upgrade balonów zrobić. No i pękły wszystkie balony. W ogóle ciekawe, jakby był autem na przykład. Czy ja mogę wsiąść do środka tego auta? Chyba nie mogę. Dobra, ale tutaj dodajmy, nie wiem ile tych balonów, ale dużo tych balonów tam dodajmy i niech to sobie tam leci. Tutaj to tak samo, też dodajmy dużo tych balonów, jeszcze trochę doczepmy, jak sobie to tam leci. Dobra, i zobaczymy, gdzie to doleci. Ładnie tam leci sobie. Dobra, mamy już 4500, a więc prawdopodobnie jakieś upgrade już możemy zrobić. Możemy tutaj moc balonu zwiększyć i szybkość, czyli będzie szybciej leciał do góry, no to to też jest ważne. I tutaj to jest giga ważne, życie balonu, czyli będzie po prostu, no, dłużej się utrzymywać. Dobra, już na więcej upgrade'ów niestety nie mamy. W ogóle zobaczmy, czy to są jakieś grupowe skrzynki, czy coś takiego. Przydałaby nam się jakaś taka. Tu jest za weryfikację jedna, tu jest grupowa, a nie, tu są kody. Dobra, to dołączę w sumie do grupy. Może coś dobrego w sumie dostanie, bo potrzebujemy dużo siana, żeby ten dom wystrzelić jakby w powietrze. Albo chociaż tego miśka. Dobra, dołączę do tej grupy i dostałem jakiś taki balon, tylko ja nie wiem, co mogę robić z tym balonem. No to jest jakiś taki mój balon po prostu, który mogę sobie trzymać i tyle. No to powiem wam, że nie za bardzo taki balon. Chyba wyżej z nim skaczemy po prostu. No wyżej skaczemy z tym balonem. Zobaczcie, teraz w ogóle nie skaczemy. Jak biorę ten balon, no to wyżej lecimy, tylko siana za to nie zarabiamy, a więc no nie wiem. Dobra, mniejsza w ten balon. Musimy dalej upgrade'y robić, bo ja chcę polecieć razem z tym domem, tylko potrzebujemy dużo lepszych balonów. W ogóle tu, czy możemy sobie tak to zrobić? Możemy w sumie. Dobra, teraz spróbujmy dolecieć do Księżyca. Zobaczymy, czy nam się uda, bo jakby tutaj jest nasz dystans, więc no powinnam się to udać. Tutaj tylko 2500 potrzebujemy, a więc tych balonów możemy sobie tutaj nafarmić więcej. I na przykład teraz mamy 10 tysięcy życia, więc zanim nam to zjedzie, to trochę minie. Potrzebujemy jakichś szybszych balonów. Tutaj poróbmy sobie upgrade'y, może na speeda. 4200 to kosztuje. No dobra, to jednak nie mamy na tego speeda. Musimy 4200 teraz uzbierać, żeby nasze balony szybciej leciały do góry. Dobra, mamy już 5 koła, więc możemy sobie zrobić tutaj ten upgrade speeda i wtedy nasze balony będą trochę szybciej latać. Już mamy 300 dystansu. Do Księżyca będzie ciężko dolecieć, ale spokojnie dolecimy. Tylko muszę szybciej te balony doczepiać. W ogóle ile kosztuje pierwszy lepszy balon? 15 tysięcy, dobra, to teraz 15 koła zbieramy na lepszy balon. Już mamy w sumie 600 wysokości, a potrzebujemy 5 tysięcy, żeby w ogóle do Księżyca dolecieć. I w ogóle zobaczcie, jak wysoko już jesteśmy. A jeszcze musimy, no, tam hen daleko dolecieć. Oj, już coraz szybciej te balony mi się przebijają. Dobra, może teraz zróbmy sobie upgrade jakby życia tych balonów.
tutaj jeden, tutaj moc balonów sobie zróbmy, czyli po prostu naraz będą nam więcej dawać. Żeby w sumie szybciej było, to kupmy sobie jeden Game Pass, taki no przydatny, czyli podwójne siano. Jest to dosyć drogie, ale myślę, że nam się to przyda. Będziemy dwa razy tyle farmić siana i zrobimy dwa razy szybciej oczywiście upgrade. Dobra, i mam już 1000 wysokości, jeszcze tylko 4 razy tyle i dolecimy do księżyca. I teraz mamy 15 koła, więc możemy sobie już balon zupgrade'ować, kupmy sobie ten. I czy będzie mieć inny kolor balonu? Tak średnio bym powiedział. Tutaj się kolor chyba nie zmienia tego balonu. Albo może jak, nie wiem, spadniemy na dół. A tutaj możemy założyć sobie, dobra, tutaj jest ten balon. No i teraz mamy inny kolor balonu. Dobra, jeszcze musimy tego speeda zwiększyć, tych balonów, bo naprawdę to giga wolno się wszystko farmi. Dobra, mamy dychę, możemy sobie już za chwilę to zrobić. Dobra, zróbmy sobie kolejny upgrade. I teraz mamy już 7 szybkości. Gdzie my w ogóle już jesteśmy? No jakby no ta cała plansza tam, gdzie są te wszystkie rzeczy, już jest giga malutka, jak widzicie. Dobra, i chwilę to zajęło, ale prawie udało się dolecieć do księżyca. Zobaczcie, jak tu jest w ogóle już ciemno, jesteśmy już w kosmosie. No i za chwilę będzie księżyc, ale po tym księżycu spadam w dół, bo potrzebujemy dużo więcej upgrade'ów, żeby szybciej latać, bo dolecenie do Marsa zajęłoby mi z kilka godzin, tak myślę. Musimy dolecieć do wysokości 5000 i będziemy mieć wtedy księżyc. Nie wiem, czy coś dostaniemy za to, no ale jesteśmy już prawie na księżycu, jak widzicie. Dobra, i mamy 5000 wysokości, no i odblokowaliśmy ten dystans, jakby się pokazało coś, nie wiem, czy nam coś daje, no ale odblokowaliśmy. Dobra, spadamy w dół sobie. Nie wiem, ile mi to zajmie, ale no wydaje mi się, że długo, bo długo też tu leciałem. Chociaż nie, dobra, w sumie krótko. Cyk i jesteśmy na dole. Znaczy, no jeszcze nie, ale za chwilę będziemy. Dobra, ale mamy 210 koła, za to już zrobimy duży upgrade. W ogóle tu jest zamek dmuchany do wystrzelenia. Tu jest piłka. Wydaje mi się, że lepszym sposobem na zarabienie siana jest po prostu takie doczepianie tych rzeczy i właśnie w taki sposób zarabienie, że bo wtedy więcej rzeczy wystrzeliwujecie, no i więcej rzeczy sobie po prostu tu gdzieś tam leci. No i cały czas te rzeczy mi siano zarabiają, jak widzicie. I wtedy kilka rzeczy naraz nam siano zarabia. Dobra, ale poróbmy sobie upgrade'y, bo dużo siana mam. Może lepszy balon sobie kupmy w ogóle. Taki za 50 koła na razie sobie kupmy. I sobie zmieńmy ten kolorek. No i tutaj mamy teraz taki. Tutaj moc balonu sobie poprawmy trochę. Życie teraz. No i może jeszcze siłę. Dobra, jeszcze trochę życie poprawmy. Na życie już więcej nie mamy, na mocy trochę mamy więcej. Dobra, to sobie moc poprawmy jeszcze. I teraz za jednego balona ile mocy mamy? 1900 mocy mamy. No to żeby milion mocy nabić, to i tak potrzebujemy jeszcze dużo, ale no w sumie dałoby radę, jakbyśmy trochę tak pospamowali, ale na razie mi się nie chce tak spamować, później to zrobimy, jak będziemy mieć więcej mocy. Na razie zajmiemy się doczepianiem balonów do jakichś takich tutaj rzeczy, żeby nam siano zarabiały. Dobra, tutaj to wszystko doczepiamy i niech to wszystko nam siano farmi teraz. W ogóle ile na tego mi się na przykład potrzeba? 10 koła, dobra, to misia wystrzelmy. No i misiu sobie tam leci w górę. Oj, obrócił się nie tak jak trzeba, ale dobra, ważne, że leci w górę. A na przykład na auto ile potrzeba? Na auto potrzeba 100 koła. No dobra, to auto w sumie jest prostsze. Myślę, że na auto możemy sobie tutaj jakby podoczepiać tych balonów trochę. I tak dużo potrzeba, no ale na pewno szybciej nam to pójdzie, aniżeli ten dom. Dobra, no i auto sobie leci tam w górę. No i leci tam w kosmos tym autem, żeby nam siano zarabiało. Już mamy w sumie 239 koła, czyli powiem wam, że no to jest dużo lepsza metoda, aniżeli jednym przedmiotem tym lecie gdzieś tam w kosmos. Najlepiej po prostu sobie farmić. I w ogóle najlepiej to chyba na takich klockach małych. Chociaż nie, one nie mają jakby najmniej. Mniej mają te puzzle. Albo tyle samo. Tyle samo mają te puzzle, co te klocki. W ogóle jestem ciekawy, czy ma to znaczenie, jaki przedmiot wystrzelimy w kosmos. Na przykład tutaj nuba, widzicie. Mamy i on tak strasznie wolno lata. Ale przez to, że tak wolno lata, to można strasznie dużo balonów do niego doczepić. I już mamy 303 koła, więc może zróbmy sobie znowu jakieś upgrade'y. Moc balonu tu sobie zwiększmy. Już nie mamy na więcej mocy. Speeda też sobie zwiększmy. Też nie mam na więcej speeda. No i życia i też nie mamy na więcej życia, to za dużo tych upgrade'ów nie zrobimy, ale dobra, do nuba tu doczepmy. No i teraz szybko ten nub poleciał. Czemu ten nub wtedy tak wolno leciał? Tamten. Dziwne dosyć. Nie wiem, w ogóle poszukajmy tutaj innych przedmiotów, bo tu są jeszcze jakieś inne przedmioty. Tu jest jakieś jedzenie, tu jest jakaś zjeżdżalnia, tu jest zamek dmuchany, tu jest w ogóle armata. Tylko czy z tej armaty da się wystrzelić, czy do niej balony da się doczepić? Ale balony da się doczepić chyba. 60 tysięcy potrzeba. Ciekawe właśnie, czy to ile będziemy zarabiać zależy od tego, jaki przedmiot po prostu w górę sobie poleci. Zobaczmy w sumie. Tutaj armaty wystrzeliłem i za armatę dostajemy 296, 5 tysięcy teraz. 5 tysięcy znowu, a więc ma to znaczenie, jaki przedmiot wystrzeliwujecie. Spróbujmy tutaj UFO, w ogóle tutaj w rogu jest takie UFO, ile ona ma jakby życia? 50 tysięcy, to ma mniej niż armata. No dobra, no to UFO będzie prosto dosyć wystrzelić. Podoczepiajmy troszkę tutaj tych balonów. No i teraz już 7 koła farmimy. W ogóle dalej armata ta chyba leci gdzieś tam. Teraz dopiero spadła. Dobra, zobaczmy, ile zamek dmuchany w takim razie ma HP. Zamek ma 25 koła tylko. No to zamek dmuchany giga łatwo w sumie wystrzelić. Możemy jeszcze sobie kawałek z nim polecieć, kilka balonów w niego podoczepiać. Dobra, i niech dalej sam sobie tam leci. To na razie taką w miarę normalną rzeczą jest tutaj to auto, ale tu jest
autobus szkolny. Autobus szkolny na pewno będzie miał więcej niż 100 koła. Spróbujmy wystrzelić ten autobus szkolny. Znaczy wystrzelić, cały czas mówię, jakby no po prostu doczepić balony, żeby poleciał w górę. 500 tysięcy ma autobus. No dobra, spróbujmy doczepić 500 tysięcy, jakby no trochę mi to zajmie. W ogóle postaram się tak po całym autobusie te balony tutaj rozłożyć, jakby to nie ma znaczenia, możecie równie dobrze w jednym punkcie te balony mieć, ale tak ładnie będzie wyglądać. Jak tak sobie to wszystko podoczepiamy tutaj, będzie cały autobus zawalony balonami. Chociaż powiem wam, że z autobusem to nie ma sensu, bo te balony mają czas i one pękają. Autobusu na razie nie damy rady, co najwyżej auto. Musimy tutaj upgrade'y porobić, musimy zwiększyć moc po pierwsze, a po drugie nic w sumie, bo nie mamy dalej. Ile kolejny balon kosztuje? 150 kolejny kosztuje. Dobra, to na razie weźmy się za armatę i zamek dmuchany, bo to jest takie w miarę sensowne. I dosyć szybko, jak widzicie, to doczepiamy tak, żeby odleciała sobie ta armata. Dobra, do 100 koła dobijmy i niech sobie leci ta armata. Dobra, jest 100 koła i niech sobie leci. Teraz tutaj zamek. Zamek dobijmy do 50 i niech też sobie leci. I jeszcze pójdźmy do tego UFO tutaj podoczepiać balony. No i tutaj też dobijmy 100. No i niech też sobie to UFO leci. Dobra, armata już niestety spadła. Ile tu na przykład na tą piłkę potrzeba? 2,5 koła. No to za tą piłkę mało raczej byśmy zarabiali. A zjeżdżalnia tutaj? 10 koła. No dobra, to do zjeżdżalni możemy podoczepiać, tylko kurczę, mogłem zostać na tej zjeżdżalni. Dobra, teraz mam 620 koła już, a więc kupmy sobie jakieś lepsze balony. Może ten od razu sobie kupmy. Nie wiem, czy mogę kupić. Mogę kupić sobie od razu, przeskipować. I mamy taki balon. I w sumie to uzbierałem trochę więcej siana teraz, bo 6 milionów. I za to możemy już sobie kupić maksymalny balon, a więc sobie właśnie kupmy ten maksymalny balon po pierwsze. No i mamy taki balon, a po drugie za resztę upgrade sobie zróbmy. Szybkość tutaj sobie zróbmy jeszcze raz i tutaj życie. I na co jeszcze mamy? Tutaj na moc, dobra, to moc sobie zwiększmy. I teraz znowu zbieramy jakieś tak giga dużo siana, żeby w końcu wystrzelić ten dom. Zobaczmy w ogóle, jak ten balon teraz wygląda. No na pewno więcej będziemy zarabiać teraz. W ogóle też obczaiłem, że najlepiej po prostu jest zrobić tak, że bierzecie sobie jeden przedmiot, doczepiacie do niego jakąś tam ilość balonów i lecicie sobie tylko z tym jednym przedmiotem, cały czas doczepiając przedmioty, bo teraz zobaczcie, ile będziemy zarabiać. Będziemy cały czas coraz więcej zarabiać. Już 9 koła zarabiamy za jedno takie. Teraz 20 koła już zarabiamy. 13, 14, no więcej się zarabia. Dobra, niech teraz się farmi znowu do jakiejś takiej giga dużej liczby. Dobra, i teraz nabiję 20 milionów, a więc myślę, że teraz na spokojnie już tutaj ten autobus do góry podniesiemy. Tylko musimy upgrade'y porobić. Poróbmy sobie tutaj szybkość. Chociaż szybkość nie jest aż tak super ważna, trochę sobie jeszcze poprawmy i więcej już nie róbmy. Tutaj moc sobie jeszcze trochę zwiększmy, dobra, na moc nas już więcej niestety nie stać. Tutaj jeszcze speeda i cyk, no i na speeda też nas już nie stać. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się nabić tyle, że będziemy auto mogli, znaczy w sumie to autobus tutaj do góry podnieść. Uda nam się na spokojnie tyle nabić. Dobra, to nabijamy na autobus, zobaczymy, ile będziemy farmić z autobusem. Tutaj jeszcze, no nie, gdzie te balony, no nie, 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 co ona zrobiła, no? Gdzie ona te balony tu kładzie? Po środku trzeba kłaść, a nie, no to ładnie odwaliła, dobra, ale ja nie spadłem na szczęście. Ile teraz farmimy? 112 tysięcy na starcie farmimy. I mamy już prawie milion. Dobra, mamy milion. Dobra, to niech teraz nabije się trochę więcej siana i spróbujemy z domem. Zobaczymy, ile za dom będziemy dostawać siana. No bo teraz już dużo dostajemy. 168 tysięcy. Dobra, nabiję 38 milionów. Zróbmy sobie za to upgrade tutaj. Powera 1. Życia 1. No i tutaj ten 1. I na więcej nas nie stać. Ale teraz już na stówę będziemy mogli dom sobie tutaj podnieść. Tylko ja chciałbym na dach tego domu wskoczyć. Chociaż w sumie mogę mojego balon użyć. Oj, w taki sposób sobie wskoczyć. Dobra, i teraz farmimy tutaj milion. W sumie możemy zrobić to tak jak w tej bajce, że tutaj z kominu jakby te balony będą wystawać i mamy nasz dom. Udało się doczepić tyle balonów, że nasz dom odleciał. A więc przeszliśmy całą gierkę, no i do następnego filmu.